Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i mam fantastyczną wiadomość dla widzów mojego kanału. Moi drodzy widzowie, organizuję 3 czerwca spotkanie na żywo. Będziemy grać turniej szachowy. Jest to spotkanie tylko dla osób dorosłych, aczkolwiek jeżeli ktoś ma blisko, no to zapraszam. Oczywiście spotkanie jest w Olsztynie na starym mieście w pubie Key Kong. Jest to klub bilardowy. Mamy tam 40 miejsc zarezerwowanych, także kto pierwszy się zgłosi i opłaci wpisowe do turnieju 4, 4 dychy to będzie miał miejsce w tym turnieju, przypomnę tylko, że w wpisowym będzie jedzonko, będzie coś dobrego do picia, oczywiście, będziemy grać towarzysko, będziemy sobie rozmawiać i tak dalej, luźna atmosfera, więc zapraszam serdecznie. Tylko jedna uwaga. Moi drodzy widzowie, jeżeli ktoś się zdecyduje na taki turniej, no to proszę o opłatę wpisowego na konto, podam wszystko w opisie. Zresztą wszystkie szczegóły będą w opisie pod filmem i w komentarzu. Jeżeli ktoś się zdecyduje, A nie będzie mógł przyjechać, to bardzo mi przykro, ale wpisowego nie zwrócę, dlatego że e, no to jest problem troszeczkę organizacyjny, biorąc pod uwagę Pierwszą edycję takiego spotkania, no nie było to dosyć przyjemne. Kilka osób w ten sam dzień zrezygnowało, więc sorry. Tutaj, jeżeli ktoś jest na 100% pewny, zapraszam. Mam 40 miejsc. Przypominam tylko, że tych miejsc dla widzów już teraz zostało około 20 kilku, gdyż zaprosiłem kilku fantastycznych gości, więc myślę, że będzie fantastyczna zabawa, dobra atmosfera. No i jeżeli ktoś ma jakieś do mnie pytania, jeszcze jak najbardziej. Piszcie w komentarzu lub można do mnie napisać maila czy na WhatsAppie. Nie ma żadnego problemu. No i widzimy się 3 czerwca o godzinie 17. Przypominam wszystkie szczegóły pod linkiem, ale pod warunkiem, że, że rozwiążecie to zadanie. Kto nie rozwiąże, nie pojawia się na spotkaniu. Oczywiście żartuję, zadanie jest tylko przy okazji, w ramach ciekawostki. Zapraszam serdecznie oczywiście wszystkich chętnych. To zadanie polega na tym, że musi powstać taka pozycja po wykonaniu czterech posunięć. Cztery posunięcia pełne wykonują białe i cztery posunięcia pełne wykonują czarne. Odpowiedzi. Bardzo proszę, piszcie w komentarzu, jeżeli ktoś to rozwiąże, to wielki szacun. Jest to, jest to troszkę zadanie nieszablonowe, jest zgodnie z zasadami szachowymi jak najbardziej, ale troszkę wybiega poza schematy takiego standardowe, standardowego myślenia w szachach. Bardzo ciekawe i pouczające. Myślę, że to tyle z mojej strony. Wszystkie informacje jeszcze raz przypinam w opisie. Do zobaczenia 3 czerwca w piątek. Widzimy się w Olsztynie. Już się nie mogę doczekać. Do zobaczenia, cześć!